Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Za mikrofonem Karolina Zuber. Cytuję. Ukończyłam studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkam w Krakowie, mam męża i dwóch synów. Cały czas pracuję nad kolejnymi książkami. Piszę książki dla dzieci i młodzieży. Dlaczego tak zaczynam? Ponieważ jest to cytat ze strony internetowej mojego gościa, a moim gościem jest pani Beata Ostrowicka, pisarka książek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O inspirację jeszcze zapytam, a teraz pytanie, dlaczego dla dzieci i młodzieży? Bo takie mam pomysły. Bo się przymierzałam się kiedyś do książki dla dorosłych, ale zawsze mam pomysły właśnie związane z młodymi czytelnikami. Być może będzie tak, że ja już będę zawsze pisała książki dla dzieci i młodzieży. No, myślę, że nagrody, które pani otrzymuje, wyróżnienia, pokazują, że chyba warto, żeby pani pozostała przy tym i robiła to tak dobrze jak do tej pory, że jednak jest to doceniane. Z racji tego, że mam przyjemność z pisarką, zastanawia mnie, czy bycie pisarzem jest zawodem, czy wykonywaniem po prostu swojej pasji. Myślę, że jedno i drugie. Bo to jest chyba takie najfajniejsze połączenie, jeżeli się robi coś zawodowo, co sprawia przyjemność. Myślę, że zawodowo dlatego, że jeżeli zwiążę się z wydawnictwem, mam napisać jakiś tekst do jakiegoś czasopisma, to w tym momencie musi wskoczyć już ten właśnie taki charakter zawodowy. To nie jest tak, że ja głowa mnie bolała, nie chciało mi się, coś się działo w domu, tylko zawodowo się muszę wywiązać z terminu. Ale pasja jest, bo ja to dalej lubię. Każda książka to jest przygoda. Inaczej się pisze książkę dla mniejszych, inaczej się pisze dla większych. Te książki dla większych też są różne, bo jeżeli w jednej książce mam jakąś sytuację opisaną, no to w tej kolejnej staram się już tej sytuacji wcześniejszej nie powtórzyć, więc ta ilość możliwości też mi się ogranicza, więc dla mnie to też jest wyzwanie. Więc myślę, że jedno i drugie. Odnosząc się właśnie do tego ostatniego zdania, które pani powiedziała, kończy się czasami zasób słów przy pisaniu? Raczej pomysłów. Są takie momenty, że mam wrażenie, że ja już nie przeskoczę by kolejnego pomysłu, że nie stworzę czegoś takiego, co będzie no, dla mnie w pewien sposób nowe, dla tego mojego pisania nowe, ale gdzieś tam potem ta głowa potrafi pracować. Już wiem, że muszą być przerwy. Muszą być przerwy od pisania, trzeba albo leniuchować, albo czytać, albo po prostu i leniuchować, i czytać, oderwać się i wtedy gdzieś tam się w tej głowie uruchomi jakiś tam, nie wiem, to szufladka, jakiś stryczek elektryczek, coś okay, się przełącza. Szaróweczka tak, się zaświeci. Coś się świeci, coś się przypomina, pojawia się i można dalej. A ta wena często ucieka, czy to jest raczej takie profilaktyczne odsunięcie na chwilę od siebie pisania, poleniuchowanie? Taką wenę na zasadzie, że siedzę, piszę i choćby się dom walił, to ja nie jestem w stanie tego zauważyć, to miałam kilkanaście razy w życiu, to rzeczywiście jest coś niesamowitego, bo porywa tekst i na przykład siadałam do książki o dorosłej dziewczynie, no, 18-letniej, no to może nie taka całkiem dorosła, ale ta doroślejsza niż te moje bohaterki do tej pory, która miała swoje ciężkie problemy i zamiast książki o marcyjce powstała w ciągu jednego dnia książka, która jest taką opowiastką dla dużych i dla małych. Czy osoba, która jest w tym zawodzie tylko dla pieniędzy, nie ma w sobie pasji, jest w stanie się utrzymać na rynku, jest w stanie być jakoś autentyczna, czy raczej bez tej pasji nie osiągnie się za wiele? Zastanawiam się, bo są osoby, które są na pewno warsztatowo bardzo sprawne, prawda? Teraz mamy taki wysyp książek pisane przez osoby, które są znane, z tego, że są znane. I nie wiem, czy to jest pasja. Kolejny talent? No też bym nie chciała oceniać, bo może się okaże, że ktoś potrafi. No, pasja zawsze jest dobra, bo to jest coś takiego, co tej osobie, która daną rzeczą się zajmuje, też ułatwia. Tak mi się wydaje, że byłoby mi ciężko usiąść do komputera, do tekstu i na przykład pracować rok nad książką i tak naprawdę ja nie wiem, czy to się skończy sukcesem. Zakładam, że ją napiszę, ale ja nie wiem, czy ona zostanie przyjęta przez wydawnictwo, bo tak naprawdę nie ma recepty na książkę. Więc ta pasja jest potrzebna, no bo ona w jakiś sposób mnie tam też popycha do tego pisania. Można wnioskować, że osoby, które robią to tylko dla pieniędzy, po prostu się męczą. O, myślę, że to jest dobra odpowiedź. Zapytałam wcześniej o target, do jakich czytelników pani trafia, że są to dzieci i młodzież, ale
Czy to wyszło wtedy, kiedy pani zaczęła pisać, napisała pierwsze teksty i zobaczyła, że to jest dla dzieci? Czy było już takie przekonanie przed rozpoczęciem pisania, że teraz to chyba właśnie będzie dla tych młodszych odbiorców? U mnie się to pisanie zaczęło przez przypadek. Tak jak wcześniej wspominałam, ja zawsze dużo czytałam. Ja szłam tym takim systemem 8 lat szkoły podstawowej, 4 lata liceum. Ja przez tyle lat mojego chodzenia do szkoły nigdy nie usłyszałam komplementu, że dobrze piszę, bo ja też pisać nie lubiłam. Wolałam język polski, bo nie był matematyką, przedmiotami ścisłymi, było czytanie, ale pisanie sprawiało mi przyjemności. I dopiero wtedy, kiedy już byłam na studiach, przyszedł mi pomysł, że będę pisała książkę, ale to też tak nie było, że będzie pomysł i ja napiszę. Tylko tak jak stałam, to jeszcze czasy byłyby zmywarkowe, akurat myłam naczynia, wytarłam ręce. W moździerzu, który zawsze jest takim miejscem, gdzie można różne rzeczy wkładać na lodówce, był moździerz, wzięłam długopis, wzięłam kartkę i zapisałam od razu kilkanaście stron. Pomyślałam, piszę książkę dla siebie, ale do szuflady. Chciałam się pobawić w pisanie książki młodzieżowej, gdzie by było trochę magii, trochę przenoszenia w czasie, bo sama dla siebie wtedy czytałam na temat XVII wieku. Tak sobie myślę, no mam tego czasu trochę więcej, to może w ten sposób się pobawię. No i to mnie wciągnęło. Także tu nie było żadnego planowania. Tu nie było tak, że a może książka dla młodzieży, a może kolejna dla młodzieży, a może teraz byłoby dla dzieci coś lepszego. Tylko tak na zasadzie, że pojawiały mi się te pomysły i ja za nimi szłam. Uprzedziła pani moje pytanie co do tej szuflady. Mhm. Czyli nie było tego przekonania, że piszę książkę, żeby ją wydać. Była taka nieśmiałość. W ogóle mi się wydawało, że to nie może być tak, żeby zwykły człowiek książkę napisał. Że to trzeba mieć jakieś specjalne cechy, albo że właśnie trzeba to zawsze już pisać, że trzeba bardzo pięknie się wysławiać, że gdzieś to musi być takie widoczne dla wszystkich. Pierwszą osobą, której powiedziałam, że piszę książkę, to był mój mąż, bo ja już byłam wtedy młodą mężatką. No i Michał powiedział, że mu się podoba, więc to było takie dla mnie, pamiętam, stresujące, ale też takie motywujące. No i potem jak już książka była napisana, no to akurat dla mnie się złożyło szczęśliwie, bo było ogłoszenie w lokalnej naszej krakowskiej gazecie, że jest wydawnictwo, które szuka książki, która będzie bestsellerem. Uznałam, że to jest właśnie ta moja. Odważyłam się, wzięłam ją pod pachę, ten maszynopis i powędrowałam do wydawnictwa i w ten sposób zaczęłam szukać. Współpraca z wydawnictwem była od początku. Ale nie z tym. Tamto znalazłam po 2 latach. To, z którym zaczęłam współpracować. Dłużej trwało szukanie wydawnictwa niż pisanie kolejnej książki. Zdecydowała się pani kiedyś na odrzucenie pewnych sugestii, pewnej korekty z wydawnictwa? Tak. Było to zbyt inwazyjne? Za bardzo ingerowało w pani wizję? Tak, bo ja mam takie wyobrażenie książek młodzieżowych, tych, nad którymi ja pracuję, że to mają być książki o młodych ludziach, którzy są tacy z krwi i kości. Więc te moje bohaterki nie są piękne i nie przede wszystkim spędzają czas na tym, że są różowe i że są królewnami, tylko mają różne życia i te książki kończą. I zależy mi na tym, żeby był tam przedstawiony świat, który ja obserwuję, który się nie zawsze podoba wszystkim, ale taki jest. I na przykład lubię, jak dialogizują moi bohaterowie. Jak dialogizują, to mówią tak, jak ja słyszę, czyli z błędami, z przekleństwami, no tak jak mówimy, z regionalizmami naszymi krakowskimi. No i tutaj są wydawnictwa, które by chciały to poprawić, żeby to było tak poprawnie. Więc jeżeli jest fragment, że to jest od narratora, to ja rozumiem, że musi być poprawnie, ale jeżeli to jest nasz Kraków, to my chodzimy na pole. Powinno być na dwór, no ale my tego w Krakowie nie powiemy, więc jeżeli ja mam bohaterów z Krakowa, no to muszę się trzymać tych swoich takich założeń. Raz miałam taką korektę, która wymogła ode mnie skrócenie książki o 100 stron. To jest tak naprawdę napisanie na nowo, teraz mi się już na to nie zdecydowała. Ale wtedy byłam młoda, to były początki tej mojej drogi takiej pisarskiej, więc ja na to zgodziłam, ale uważam, że to było ze stratą dla książki. Czy jeżeli rzucę pani wyzwanie wymienienia wszystkich tytułów książek, które pani napisała w swoim życiu, czy jest pani w stanie to zrobić? Myślę, że tak, ale chyba bym tak potrzebowała parę minut. Ale myślę, że dałabym radę. Ale jest tego sporo. Jak sama pani deklaruje, jeszcze pani nie skończyła pisać, że cały czas pracuje pani nad kolejnymi książkami. Łatwiej się pisze długą książkę, czy jakieś krótkie wersje? Pisze się inaczej. Bo z kolei krótsza książka z racji tej swojej formy wymaga inaczej ustawiania słów, zdań. To nie znaczy, że jak jest książka grubsza, to ja mogę tak zwanie kolokwialnie watę wciskać i żeby pokazać, ile ja potrafię napisać, tylko tam wtedy inaczej mogę sobie porozkładać akcenty. Krótsza książka, krótszy tekst wymaga innej pracy. Ja tutaj wymienię kilka tytułów. Niezwykłe wakacje, Eliksir przygód, Tajemnica szkatułki, Świat do góry nogami, Zła dziewczyna. Czy pani jako autorka ma ulubioną opowieść, ma pani ulubioną swoją książkę?
każda książka to jest takie jakby moje dziecko książkowe i łatwiej by mi było powiedzieć, które książki nie lubię. I właśnie nie lubię tej książki, o której mówiłam, że musiałam ją skrócić, odchudzić o 100 stron. Ona jest dobrze napisana, ale ten smutek wycinania scen, do których się przywiązałam, które wcześniej stworzyłam, to naprawdę było nieprzyjemne, bo ja miałam tutaj tu kartki, tutaj długopisy, tu ołówki, tu pióra, tu chusteczki do nosa, żeby sobie gdzieś tam jeszcze te łzy wycierać. Z każdą jestem związana w pewien sposób. Z Niezwykłymi wakacjami na pewno szczególnie, no bo to jest ta moja pierwsza książka do szuflady, więc pisana w zupełnie inny sposób. Na tak zwanym luzie, bez stresu, no bo tak się nie spodoba, to tylko mnie się nie spodoba, prawda? A przy kolejnych książkach już była świadomość, że będzie książka czytana, że będzie oceniana. Czy otrzymywanie nagród, licznych nagród, wyróżnień, zmienia coś w postawie pisarza? W mojej zmieniło o tyle, że wtedy, kiedy te Niezwykłe wakacje, pierwszą książkę i potem już ta, którą pani wymieniła, Eliksir przygód, zostały wydane przez wydawnictwo Iskry, tak się dla mnie szczęśliwie złożyło, że on dostał wtedy dwie takie dosyć ważne nagrody. I dla mnie to był moment, kiedy postanowiłam, że w takim razie, skoro mnie to sprawia przyjemność, a one są docenione, no to znaczy, że chyba dobry kierunek wybrałam. Ale nagrody też podnoszą poprzeczkę, no bo to jest też tak, że ja wiem, że no nie mogę poniżej pewnej swojej poprzeczki zejść, bo ten tekst nie będzie dobry. Więc one są motywujące, ale w momencie, kiedy właśnie są te złe dni do pisania, jest świadomość, że się powinno napisać coś dobrego, a to pisanie nie idzie, no to taki moment jest, kiedy nie jest to wtedy za przyjemne. A jak pani obcuje z książką? W wersji papierowej, czy jednak z elektroniczną? Czytnik. Zorientowałam się, że jak gdzieś jadę i mam włożyć dwie książki do walizki, to jest za ciężko, bo przecież mam swoje materiały jeszcze, które wożę na spotkania, plus te takie rzeczy, które muszą być w walizce, więc się przekonałam do czytnika, ale książka papierowa jednak ma taką magię swoją. Co jest dla pani takim właśnie największym wyróżnieniem wśród tych wszystkich otrzymanych nagród? Myślę, że jednak wpisanie świata do góry nogami na międzynarodową listę Andersena. To jest taka lista, która jest opublikowana raz na 4 lata. Tam są wpisywane najlepsze książki z całego świata. Dla mnie to wpisanie na listę wiązało się również chyba z taką podróżą życia, bo poleciałam do Kapsztadu, więc w ogóle było tak jak z innego świata. I myślę, że to jest chyba taka dla mnie ważna nagroda. Ale lubię chyba też to, że Ale ja tak chcę, czyli ta książka, która tak powstała właśnie z natchnienia, że miało być coś innego, ona powstała do wieczora. Też jakieś tam dwie nagrody w ciągu jednego roku dostała. No. To chyba cieszy. Cieszy. To jest też takie utwierdzenie mnie w tym, że dobrze robię. Dzieci, młodzież, owszem, ale nie wyklucza pani innej książki. Bo ja mam zaczętą książkę dla dorosłych, ale ona jest ciągle zaczęta. Co jakiś czas ją otwieram plik, czytam, podoba mi się, coś tam dopiszę, znowu coś dopiszę, a potem wracam do tych książek właśnie dla młodszych czytelników i czytelniczek. Co pani czuje, gdy zasiada pani do książki, do nowej książki? Pojawia się ta myśl o następnym tytule, o następnym bohaterze i jakie uczucie jest takie najbardziej wyeksponowane? Radość, że będę tworzyła świat, że będę tworzyła bohaterów i pomimo tego, że ja się staram, żeby ci moi bohaterowie byli z krwi i kości, to oni są utkani przeze mnie, z moich wspomnień, z moich obserwacji, z tego, co widzę, z tego, co słyszę, z sytuacji w sklepie, bo mówiłyśmy o codzienności. Ja bardzo lubię codzienność, bo ona naprawdę mnie inspiruje. I zawsze sobie obiecuję, że napiszę książkę szybciej niż normalnie. I się okazuje, że nie potrafię. Mam jednak swój rytm i chyba go już nie zmienię. To już chyba tak z nim zostanę, z takim rytmem. O spotkaniach autorskich już kilka słów tutaj padło, o tych takich spotkaniach z czytelnikami. Jednak ja bym chciała się dowiedzieć, kiedy to się zaczęło i dlaczego pani zdecydowała wyjść w stronę czytelników? Bo nie każdy autor tak robi. To się jakoś tak naturalnie wydarzyło. Ja dostałam telefon, pamiętam, z Legnicy z pytaniem, czy przyjechałabym na spotkanie autorskie. I wydawało mi się to oczywiste, że to jest jakieś takie zakończenie tego etapu, że właśnie najpierw jest ta praca z książką, a potem jest zobaczenie, czy ta książka dotarła do czytelników i do czytelniczek, więc no, dla mnie to jest element również tej pracy. Jakie miejsca pani odwiedziła z książką? Polskę wszerz i wzdłuż. Spodziewałam się takiej odpowiedzi. Z takich dalszych wyjazdów to był Dublin w polskich szkołach, dosyć często polskie dzieci na Zaolziu, Lwów, Wilno, Sankt Petersburg, no też trochę takich tych wyjazdów było. To też jest bardzo miłe, bo na przykład w wielu miejscach bym nie była, gdyby nie spotkania autorskie. Wiele osób bym nie spotkała, nie miałabym wspomnień, nie miałabym pewnych pomysłów do książek, bo czasami dzieci sugerują pewne rzeczy, albo na przykład jest ktoś tak sympatyczny, tak fajny, że no, aż się prosi, żeby się potem w tej książce znalazł, więc no to też jest takie dla mnie ładowanie akumulatorów, te spotkania. Od biurka, laptopa, długopisu na drugi koniec świata. Tak, do dzieci, do młodzieży. I
Jak wygląda takie przykładowe spotkanie autorskie? Bo tutaj pani wspomniała o tym, że pyta się uczestników tego spotkania, czy czytają. Mhm. I byłam na kilku spotkaniach autorskich i nie było czegoś takiego. Raczej bywałam na takich, które były moderowane, pytanie-odpowiedź przy publiczności. Mhm. A jak to u pani wygląda? No najczęściej jestem sama na sali i staram się rozmawiać. Staram się wciągnąć dzieci, młodzież, w zależności jaka jest grupa, do rozmowy, żeby to nie było tak, że tylko ja opowiadam i jeszcze nie daj Boże siedzę za takim stoliczkiem z paprotką, tylko że właśnie wychodzę do nich, pokazuję materiały, które mam z drukarni, staramy się rozmawiać. Najtrudniejsze chyba były takie spotkania z grupami gimnazjalnymi. No bo najpierw jest taka ściana, bo nie wiadomo kto to przychodzi i po co przychodzi, dobrze, że jakieś lekcje przepadną i jak się uda ścianę przebić, to są bardzo, bardzo sympatyczne wtedy spotkania. No dzieci te młodsze to są w ogóle zawsze i wszędzie zadowolone. No takie najlepsze spotkania są to są te spotkania, na których są te osoby zainteresowane. Na przykład dyskusyjne kluby, książki, dzieci czytają, albo na przykład przyjdą na spotkania te osoby, które zostaną ze szkoły wybrane, bo lubią czytać, a nie dlatego, że akurat matematyka jest czy fizyka. I na przykład jeżeli jeszcze znają moje książki, no to wtedy rozmawiamy o bohaterach, a czemu zrobiła tak, a czemu jest tak, a czemu takie zakończenie, a mogła się zakochać inaczej. No więc wtedy też są dla mnie takie inne te spotkania wtedy, bo jednak najczęściej jest tak, że ja przedstawiam swoją tak zwaną twórczość, opowiadam, rozmawiamy o bohaterach, o tym, co ich interesuje i jakoś to się tak toczy, ale te takie właśnie, tych jest mniej takich spotkań z taką całkiem przygotowaną grupą. Kilka rad dla młodych pisarzy. To, o czym mówiłyśmy wielokrotnie, żeby czytać. Ktoś mi czasami mówi, proszę powiedzieć, że czytanie jest ważne, to jest dla mnie tak, jak miałam powiedzieć, że oddychanie jest potrzebne, bo dla mnie jest to oczywiste, więc tutaj zawsze jakoś tak mało inteligentnie wtedy wychodzę, ale z moich doświadczeń, z rozmów z osobami, które próbowały pisać albo które już piszą, wynika, że powinna być jednak ten tekst opracowany wcześniej. Wyobrazić sobie, o czym się chce pisać. Pisać językiem, który się zna. Pisać rzeczy, które interesują, cieszą. Pisać. Nie poddawać się. Uzbroić się w cierpliwość, a potem dać komuś jednak ten tekst do przeczytania. Komuś, kto merytorycznie oceni. Bo takie spojrzenie z zewnątrz jest potrzebne. Podsumuję kilka z tych wskazówek słowem autentyczność. Tak, i pasja. I pasja. Już wróciliśmy do początku. Zamykamy koło. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Beata Ostrowicka.